Cześć wszystkim, witajcie. Tu Weronika Broiło, witam Was na kanale All Thanks Style. Wracam do Was po chyba już najdłuższej przerwie, jaka była dotychczas. Na początek chcę po prostu powiadomić Was, że bardzo tęskniłam. Byłaby to przerwa na kanale ze względu na i wakacje, i coś zdrowotnego, o czym wspomniałam w aktualnościach. Miałam mały zabieg na ucho tutaj ze względu na wrośnięty kolczyk, co nie było fajne, ale mam to za sobą. Wracam do Was i teraz już obiecuję, że filmiki będą na bieżąco umieszczane co tydzień. Więc dziwne uczucie nie, nie nagrywać dla Was już tak, jestem do tego przyzwyczajona. Tyle radości mi to sprawia, że. Y Czekałam na to, aż do Was wrócę, więc bardzo się cieszę, że z dzisiejszym filmikiem wchodzimy w temat, który tak naprawdę jeszcze nie pokazywałam na kanale. Więc to jest fajna okazja, jakby jeszcze powiedzmy z początkiem lata, aby wejść w tematykę taką wyjazdową. Mam już wakacje za sobą, te zagraniczne. Wróciłam już z Grecji, ale na pewno nie jedne z was jeszcze mają przed sobą wyjazdy. Dzisiaj jest to taki filmik zaskoczenie, bo nie wspominałam wam o tym wcześniej, że będzie to grane. Mówiłam o filmiku o koszulach, co też będzie czymś następnym, ale w dzisiejszym filmiku słuchajcie, skupimy się na strojach kąpielowych i okryciach. Więc zobaczcie, co mam tutaj za sobą kilka strojów dwuczęściowych, jednoczęściowych i też okrycia wierzchnie, ale w takiej właśnie ciekawszej odsłonie, bo weszłam w współpracę z marką Berluk, to marka, która specjalizuje się w strojach kąpielowych i okryciach wierzchnich, właśnie wakacyjna garderoba. Nie my jednak. Wybrałam tą markę do współpracy dlatego, że tworzą te stroje z recyklingu, korzystając z plastik z wyrzuconych butelek. Więc to jest świetna sprawa, że przywiązują wagę do jakości tego materiału, trwałości, jakości. A nie oszukujmy się, że dobre stroje kąpielowe, aby nam służyły przez lata, muszą być dobrze wykonane. Nieraz miałam takie troszkę gorsze, bo kolor tracił swoją barwę w praniu albo ścierał się materiał łatwo. Więc tutaj bardzo zaciekawiło mnie to, że materiał jest technologicznie bardzo zaawansowany, świetnie dopasowane stroje, jakość super tych strojów, więc jakie otworzyłam, a przyszły w takich ciekawych, słuchajcie, yy, woreczkach, które właśnie sugerują ten eko aspekt jakby w takich oto workach dostałam zamówienie, to się prezentuje. No i wybrałam właśnie, słuchajcie, osobiście te stroje z ich strony, te które z jakiegoś tam powodu najbardziej przemówiły do mnie, o czym też po kolei wspomnę. Zobaczycie też obok, jak założę strój na siebie, abyście sobie wyobraziły, jak to na ciele wygląda. Po czym przejdziemy do omówienia stylizacji. Bo wziąłam rzeczy z mojej szafy, aby pokazać wam, jak takie stroje i odzieże wierzchnie, okrycia, jak można to nosić, słuchajcie, chcąc wziąć strój i zrobić z tego stylówkę, czy na wyjeździe, czy w mieście, w upalne dni. Bo ja osobiście często używam strojów jako po prostu taką bieliznę wakacyjną i staram się też fajnie wtopić ten strój, dobierając do niego daną stylizację pod względem koloru, fasonu itd. Więc to nie jest tylko pokaz i przymierzanie tych strojów, ale też otworzenie może oczu, jak zakładać je, jak stylizować stroje. Bo założyć to jest jedno, stylizować to jest drugie. Pokażę Wam, jak ja do tego podchodzę. I yy, czym się kierowałam, wybierając każdy z elementów za mną? Mogę wam szczerze polecić tą markę. Moja zasada, kiedy wchodzę w jakiekolwiek współpracę z firmami, to najpierw to noszę sama, troszkę testuję, a potem dopiero Wam pokazuję. E, nic pochopnie nie pokazuję bez testowania i jakby akceptacji przeze mnie. To, co jest też fajne i ekscytujące, to e, kupon, który dla Was mam do wykorzystania na całej stronie berluk.com, więc tutaj podaję Wam niżej. Hasło, słuchajcie, kupon Warie 20 daje Wam możliwość umieszczenia tego kodu rabatowego w koszyku i 20% zniżki na całość asortymentu na stronie Berluk. Więc polecam Wam, jeżeli jeszcze macie przed sobą jakieś wyjazdy lub po prostu zakup stroju na e, następne wakacje za rok. Bo grunt to jest wybieranie takich fasonów, które będą nam służyły przez lata. Ja wybrałam takie, które za rok też będą mnie cieszyły, kiedy będę pakować swoją walizkę na wakacje. Więc chodzi o to, żeby to było ponadczasowe, aby nam się nie znudziło i adekwatne do naszego stylu. Więc zaczniemy od pierwszego elementu. Jest to bikini dwuczęściowe. To, co mi się tu podoba, to to, że jest tekstura, słuchajcie, taka pasiasta, pinstripe tak zwana. Mamy, słuchajcie, taką teksturę od zewnątrz, zauważcie, pasiastą. Od wewnątrz mamy mięciutki hmm, spandex, bym powiedziała, lycra. Ale fajny, miękki w dotyku. No i to, co lubię, oczywiście, to te białe dodatki. Mamy biel i czerń, więc zarówno w ubraniach, tak jak nieraz mówię, tak i w strojach kąpielowych, czy w piżamach, takich, właśnie drugorzędnych rzeczach w szafie, że tak powiem, też bardzo lubię to połączenie. Jest po prostu klasyczne. Mamy do tego Stanik. Stanik przykuł moją uwagę, dlatego w ogóle i też majtki, bo mamy tutaj podwójnie, zobaczcie paski u góry. Mamy te miseczki trójkątne, klasyka, ale. To co jest fajne, to te podwójne paski u góry, z tyłu klasycznie wiązany kontrastowo i też właśnie boki tych majtek też mają te podwójne paski. I wiązanie na dole, na dolnym pasku, co jest rzadkością. Bardzo fajne, bo nie siedzą za nisko na biodrach. Nie lubię, kiedy stroje siedzą nisko to wtedy nam skraca sylwetkę. Fajnie, jak te majtki jednak są troszeczkę z wyższym stanem lub możemy te boki troszkę wyżej na kości biodrowe zarzucić, naciągnąć, że tak powiem. Więc generalnie to do jakiejkolwiek właśnie spódnicy lnianej czy właśnie szersze spodnie, w letnie takie lniane też byłoby super. Więc tu możliwość w ogóle okryć wierzchnich jest... Niekończąca się. Bardzo jestem zadowolona z tego bikini. Jest to fajna alternatywa do cało czarnego czy cało białego. Mamy połączenie dwóch klasycznych barw. No i to, z czym to połączyłam, mam zestaw. Zauważcie taki błękitny, w lekki pasek, ledwo widoczny. Troszkę na wzór piżamy z Zary Home. Kupiony rok temu. Mam do tego też spodnie długie. Akurat tym razem nie wiem, gdzie je posiałam, muszę znaleźć, ale yy, chodzi o to, że zainwestowałam w taki yy, trzyelementowy zestaw, który po prostu do wszelkich strojów, do wszelkich bokserek jest po prostu czymś genialnym i bez zastanowienia uważam, że błękit w połączeniu z bielą i czernią to jest, zawsze się obroni. To tak jakbyśmy wzięły jeansy, biały t-shirt i czarne baletki, czarna torba. No, te trzy kolory to jest gwarancja dobrego stylu, jakkolwiek byśmy to połączyły. Więc tutaj uważam, że ta niebieskość niczym może bardzo dobrze nam robi. Bardzo polecam każdemu ten strój. Oczywiście wszystkie stroje, jakie zobaczycie, i okrycia są podlinkowane na dole w linkach w opisie filmiku. Jak i również jest kod podany warię 20. Więc wykorzystujcie i jeżeli Wam się ten spodobał, lub którekolwiek inne, które zaraz zobaczycie to uderzajcie na strony Berluk. Dalej mamy coś kolorowego. Znaczy w moich oczach kolorowego, bo dla tych co mnie oglądają, wiecie, że kolory raczej wybieram bardziej stonowane na co dzień i ogólnie jak stylizuję kogoś, oczywiście wtedy się dostosowuję do waszych preferencji kolorystycznych w szafach, ale kiedy dla siebie, to jednak rzadziej mi się zdarza wybierać coś takiego wyrazistego kolorystycznie. No ale tym razem bardzo spodobało mi się połączenie tutaj tego bikini. Troszkę się różni niż ten poprzedni. Góra jest dosyć klasyczna, no bo mamy te paski takie pojedyncze, wiązane z tyłu, wiązane na plecach i za szyją, miseczki trójkątne, więc góra bikini klasyka, ale mamy biel i ta niebieskość. E, wydaje mi się, że niebieski kolor jest czymś genialnym latem, dlatego że możemy to i z beżowym kolorem, i z bielą, i z czernią, e, i z czerwienią świetnie wygląda. E, latem możemy kombinować naprawdę z żółtym pastelowym, też super. Więc nawet do takiego bikini e, żółta koszula też by świetnie wyglądała, taka stonowana. E, no i co? Mamy majtki nieco inne niż te przed chwilą, mocno wycięte, wysokie. To są takie właśnie high waisted z wyższym stanem. Galoty. No i powiem Wam szczerze, że coraz częściej widuję, jeżdżąc gdzieś, że dziewczyny się decydują na takie majtki. Owszem, są bardziej wycięte na pupie, więc musimy też się kierować tym, w czym się czujemy komfortowo. Powiem Wam szczerze, że może w tych innych troszeczkę częściej bym wyszła na plażę niż w takich, więc tego rodzaju bikini wybieram na takie bardziej prywatne wakacje, kiedy jestem wśród rodziny, nie świecąc w hotelu, gdzie jest mnóstwo ludzi przy basenie, tylko bardziej właśnie czuć się komfortowo, to jest... Zdecydowanie numer jeden, ale też kobieco. I powiem Wam, że wszystkie te stroje sprawiają, że się czuję bardzo kobieco i są wygodne, świetnie przylegają do ciała, bo uważam, że też nie ma nic gorszego. Jak strój jest za duży, to tak dziwnie wygląda, jak coś nam odstaje, jak majtki wiszą. Strój musi być rozmiarowo tip top dopasowany. No Nie oszukujmy się. Tutaj, jak mamy usztywnienie. Zaraz zobaczycie w jednoczęściowym. No to też tu źle wygląda, jeżeli nam coś tutaj wisi z przodu. To znaczy, że paski nie są dobrze dopasowane z tyłu. Więc regulacja pasków takich jednoczęściowych bardzo się przydaje, żebyśmy fajnie to do biustu dobrały. No ale tutaj mamy właśnie takie oto wycięte bez troczków po bokach. Były też inne rodzaje majtek do, tego, do tej góry, inne góry również. Więc to jest też kwestia indywidualna. Jak wejdziecie na stronę Berluk, to z jednego rodzaju czy koloru znajdziecie różne wariacje stroju. Tak? Macie inne góry, inne doły z tym samym materiałem. Więc to jest też fajne, że można jakby kombinować sobie, którą górę dobierzecie do których majtek, a nie że z każdego koloru czy wzoru macie tylko jeden do wyboru. Więc to mi się też bardzo spodobało. Na stronie są opcje. W danym materiale. Ale uważam, że to co roku po prostu moich błękitnych koszul męskich, tak jak widzicie tutaj, do shortów z HM Studio z roku 17. Fajne mają te troczki po bokach, więc to fajnie wystaje spod koszuli. Dobrałam, jest, więc jak najbardziej ten odcień niebieskiego do tego stroju super gra. Następnie mamy coś błyszczącego, coś już ciemniejszego, może bardziej już na wieczór, ale generalnie też bardzo taki seksowny i kobiecy strój. To jest materiał, słuchajcie, który się nazywa Lurex i mieli naprawdę kilka fajnych wzorów, kolorów w tym materiale. Był bardzo ładny, taki jasny róż, o którym myślałam, ale. Zdaje się, że rozmiar był wyprzedany. A my też klasyczny w sumie wzór bikini, bo mamy majteczki nie za bardzo wycięte, co jest spoko. Po prostu powiedziałabym, że klasyczne taka metaliczna szara nitka słychać takie szorstkie ale wygodne, bo od wewnątrz mamy znowu ten spandex klasyczny dla strojów kąpielowych więc to nie jest tak, że od wewnątrz nam coś tam gryzie fajne grube paski, wiązane po bokach więc to ładnie wygląda na biodrach. Z tyłu mamy taki emblemencik, że tak powiem, metalowy, metka taka metalowa doszyta z tyłu, w czym mnie to nie przeszkadza, nie musiałam tego wycinać. Wygląda ok. Tak jak wybieram, zauważcie te takie stonowane kolory, tak szarość grafit oczywiście też jest świetnym kolorem, fajna alternatywa do klasycznego czarnego bikini. Góra jest też bardzo klasyczna, powiedziałabym, no bo po prostu mamy te trójkątne miseczki i. Pojedyncze wiązanie naszej i z tyłu. E, ładnie podkreśla sylwetkę, można wyżej te paski trochę naciągnąć na biodra. E, bardzo wygodnie się w tym czuję. Ale żeby to założyć tak na co dzień bardziej, właśnie, może dla niektórych oczywiście mieć ten strój pod czymkolwiek, może za dużo na Więc w tym przypadku dałam t-shirt zielony z Lumpeksu z siatki. Do tego burgundowe spodnie kos męskie co prawda, ale uwielbiam je. Nieraz je Wam pokazywałam w stylizacjach. Też znalezione kiedyś w lumpeksie, takie z ortalionu. No i do tego mamy marynarkę w paski, dostępną teraz na studio.com, w moim second handzie. Dla tych co jeszcze nie byli zapraszam Was. Co piątek o godzinie 18 lub 23 różnie mamy nowości wstawiane na stronę. Eee, więc tak to wygląda w przypadku tej stylizacji. Może to założyć na wieczorną kolację. E, więc, fajne użycie po prostu zamiast zwykłego stanika pod takim t-shirtem przezroczystym, zakładamy taką błyszczącą górę od bikini. E, nosiłam ten strój, będąc w Grecji, bardzo wygodny, fajny, błyszczący. Podoba mi się. Fajnie jest dodać ten błysk też, zarówno w akcesoriach, jak nieraz mówiłam. Dla tych, co nie widzieli, mój filmik e, o trendzie, błysku jako trendzie. Tu wklejam, zachęcam was do wglądu na stronie Berluk, jakie są jeszcze inne kolory. Oczywiście link do tego stroju również znajdziecie w opisie. Następnie coś brązowego i brąz to też nieraz wspominam w filmikach, że od kilku sezonów wracam bardziej do tego koloru niż kiedyś. Yy, ostatnio na wesele założyłam piękną sukienkę z Zary, którą udało mi się upolować na selfie yy, z takimi paskami na plecach właśnie w tym odcieniu brązu. Naprawdę świetna barwa i możemy ją łączyć i z granatem i z czernią, i z beżem, bielą, naprawdę mogę tak wymieniać. Z szarością też świetna sprawa, łączyć brąz. Więc tutaj mamy troszeczkę inny klimat tego bikini, bo mamy jakby takie drutowanie. Mam taki stanik czarny z Zary też, więc to jest fajny rodzaj stanika, właśnie pod takie przezroczyste koszule, bo ma tutaj właśnie ten drut idący pomiędzy. O, ale bardzo ładnie, właśnie jako stanik, świetnie podkreśla biust. Tył taki na zaczepkę metalową, no i mamy regulowane ramionczka. Więc w przypadku takich staników, strojów kąpielowych, fajnie jest mieć tą regulację, aby ładnie dostosować przy biuście, Niż tylko wiązanie. Nie zawsze wiązaniem jesteśmy w stanie dobrze dobrać stanik, bo po prostu to się i tak poluźnia. W ramach noszenia te paski się rozluźniają. A tutaj mamy jednak zapięcie plus regulacja. Na ramionczkach, co jest ekstra. Kolor bardzo fajny, taki burgundowy, zauważcie, mamy beżowe spodnie, które ten brąz po prostu nam podkreślą. Na to alalniana koszula z Lumpeksu z HM. -u. Na to też mamy z Lumpeksu yy, spodnie są z Reserved, a na koszulę założyłam pikowaną kamizelkę. Co jest też w sumie nieoczywistym połączeniem. Powiedziałabym, może bardziej na wieczór letni yy, niż w ciągu dnia ale generalnie koszule, czy to z krótkim rękawem, czy z długim, to jest najlepsza opcja do połączenia właśnie z yy, yy, strojem kąpielowym. Yy, tu jeśli chodzi o majtki, podobne do tych biało-niebieskich kwiatki, z tym, że mamy znowu wyższy stan, troszkę jeszcze bardziej wycięte, więc to już są troszkę bardziej jak stringi. Yy majteczki, ale to co mi się spodobało u góry mamy trochę taki kształt litery T grubszy ten pasek idący jakby nad biodrami, to mi się spodobało że jednak góra majtek jest szersza więc to mnie przekonało raz, że właśnie ta pasiasta tekstura, wnętrze jest majtek i stanika znowu tym lajkrą wyłożone, no i właśnie ta pasiasta tekstura i kolor a mamy tą też metkę berluk z tyłu metalową więc naprawdę 10 na 10 pod względem właśnie i kolorów i rodzajów strojów, jakie możemy wybrać, to jest naprawdę świetna strona. Więc nawet z tą zniżką, którą wam mówiłam, 20%, to jest naprawdę super. No i dalej mamy piękny strój jednoczęściowy i fart jakoś chciał, słuchajcie, że zanim zerknęłam co Berluc jako firma oferuje na wakacje, to ten oto strój widziałam na Instagramie u różnych influencerek, u... Modelek na, na profilach. No i szczególnie zdjęcie Rosie Huntington Whiteley, jak siedzi w takim podobnym stroju. Więc tu wam wklejam. No i tak samo się kurczę, gdzie ja znajdę podobny, a bardzo mi się spodobał, bo jest po prostu bardziej jak body z grubszego materiału z tego, Słuchajcie, od wewnątrz, tak jak poprzednie te stroje, ma e, taki właśnie mi, mięciutki, milusiński materiał z lajkry. W środku są takie metki gumowe na nitce, więc łatwo to obciąć i nic tam nam nie przeszkadza. Często stroje mają takie papierowe metki, e, bardzo nieprzyjemne, więc od razu trzeba je wyciąć. Tą ledwo czułam jak założyłam, stąd jeszcze nie obcięłam jej, ale fajny pomysł. Z tyłu mamy też tą metkę metalową, no i ta biel i czerń. Ramiączka mają regulację, co jest super i z tyłu te wiązanie. W ogóle tył jest przepiękny, bo niby plecy gołe, ale tu mamy te wiązanie tutaj, tu jeszcze kawałek pleców widać. Majtki są świetne, bo nie za bardzo wycięte, więc ze wszystkich chyba tych strojów to byłoby moje numer jeden pod względem ilości noszenia. Powiedziałabym, że ten i ten szary lurex najczęściej, no bo po prostu są wyjątkowe, tak jak każdy z nich zresztą, ale jednak to jako body do wszelkich spodni, spódnic, jest to tak uniwersalna rzecz na lato i troszkę taki styl lat 60., takie trochę pin-up girl styl, ee, w trochę Brigitte Bardot, jakby taka Francja, południe Francji czy Włoch. Y Kiedyś, lata 60-70, tak mi się kojarzy, że włosy do góry. No, naprawdę piękny, naprawdę piękny, więc polecam Wam szczerze. A jeśli chodzi o to, co w tym założyłam, no to mamy tą spódnicę białą, która nieraz się przejawiała na kanale w różnych stylizacjach. Uwielbiam ją z mojej współpracy z marką Uozi. Dalej do tego wzięłam marynarkę jako część garnituru z Lumpexu. Fajna taka beżowa, bardzo taki piaszczysty kolor, jasny w prążek. Więc mamy strój w prążek, mamy marynarkę w prążek, fajnie się to razem uzupełnia. No jest to bardzo z klasą, uważam, stylizacja, którą można łatwo do knajpy założyć i użyć tego stroju jako takiego topu na wieczór. Jeśli chodzi o nasze okrycia, nie chcę wam pokazywać tylko w strojach okrycia, jak założymy po prostu na pupę i koniec tematu. Wiadomo, możecie sobie wyobrazić, z każdym tym strojem oczywiście te okrycia będą pasować. Ale to też zajawkę tego miałyście w krótkim filmiku, jak pokazywałam stylizacje letnie na dzień i wieczór, będąc w Grecji. Ale teraz chcę wam pokazać, jak użyję tego okrycia takiej oto spódniczki wiązanej bokiem. Zobaczcie, taka dziurkowana tekstura. Elastyczne, bardzo wygodne. E, specjalnie wzięłam większy rozmiar, żeby po prostu mieć więcej tutaj materiału, jak wiąże. E, pamiętajmy, że w takich okryciach właśnie większy rozmiar daje nam więcej możliwości. Zresztą lepiej na biodrach leży nam, jak troszkę niżej opada. E, niż tak wysoko naciągasz tutaj spódniczkę jako okrycie wierzchnia. Tutaj ten materiał, jak mamy go więcej. Robi nam lepiej i też więcej trochę pupy zakryje, więc taka moja rada. Yy, no ale tak, wykorzystuję to teraz w tej stylizacji, zobaczcie, na sukience jako po prostu dodatek do sukienki. Jest to coś, co widziałam u różnych projektantów swego czasu w Celine. Yy, jest to też taka moda, słuchajcie, zawiązywania sweterka lekkiego na biodrach. Na proste sukienki, tak jak tutaj Kendall Jenner zrobiła z czapką z Daszkiem, świetna stylizacja z tą sukienką i tym sweterkiem, więc jakby tu jest ta inspiracja. Bierzmy sweterki cienkie, bierzmy takie okrycia jako element narzucany na, na proste sukienki. Więc to zdecydowanie powtórzę, bardzo się w tym dobrze czuję. Do wszelkich japonek, jakichkolwiek takich letnich butów super opcja. Następnie, zobaczcie moje zagranie obok. Jak wykorzystałam ten element? Mamy tu taką spódniczkę, zobaczcie, ażurowa, swetrowa na dole, frędzle, więc trochę nawiązanie do tych trendów frędzli, który też nam się długo przejawia już. Ale powiem Wam szczerze, że to nie jest tak, że ja coś wybieram na stronie, czy właśnie przy współpracy, tak jak teraz, czy, czy ogólnie jak sama robię zakupy, to, to nie kieruję się aż tak trendami. Tu bardziej tylko mówię jako taki bonus, fakt do tego, że tutaj się kryją frędzelki, o których. Dużo było mowy ostatnio w, w branży modowej, ale dobra. Chodzi o to, że mamy ażurowy element czarny, który po prostu jest ponadczasowy, do wszelkich strojów. Co roku możemy wracać do takich elementów, dlatego warto jest, jak już mamy coś kupować na te wakacje, żeby to nie było stricte sezonowe, żeby to nie było, że aha, teraz mam ochotę na pareo, w kwiaty jakieś palmy albo coś tam. No i założysz raz na wakacje. Widzisz te zdjęcia, potem te wspomnienia, okej, okay, już za rok to było, a ponosiłam to rok temu. No to nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu mieć coś, co otworzymy za rok, i o! Znowu mi pasuje. Gdziekolwiek jadę, znowu jest radością. Jak otwieramy z tego wora, czy skądkolwiek po rok, te, rok później, tak? Czy z szuflady. E, więc bardzo lubię tą spódnicę, bo ma gumkę u góry w prążek. E, mamy te dziurki, ale też bez przesady nie jest aż, aż tak. Prześwitujące, jest tak w sam raz właśnie na strój. Ale jeżeli chcemy to założyć do miasta, czy załatwiając sprawy właśnie latem, będąc na wakacjach, ale już nie jesteśmy na plaży, tylko gdzieś tam łazimy sobie, to zakładamy pod to krótkie kolarki. Mam takie marki MEX, które widzicie obok, są bardzo elastyczne, dopasowujące się do sylwetki, więc one są krótkie, takie przed kolano. Idealne pod coś takiego. Do tego założyłam taki ala sportowy stanik. Yy, takie jak do ćwiczeń, ale to też jest część stroju, którą udało mi się znaleźć w Lumpeksie. Samą górę, fajny taki wafelkowy materiał, tekstura. No i co? Założyłam te kolarki, krótkie leginsy, ten top. I na to koszula biała, e, którą kiedyś zadzam w Lumpeksie, jest bardzo cienka i uwielbiam ją latem do wszelkich właśnie spodenek, spódnic. E, często po nią sięgam w sezonie letnim. Więc to jest look, który mogę założyć stylizację, którą mogę założyć z japonkami, jakiekolwiek sandały, również nie tylko z obcasami. Dzisiaj akurat wybrałam obcasy, chciałam po prostu troszkę to unieść, te stylizacje w ten sposób siebie unieść, żeby w strojach kąpielowych fajnie wyglądać, wiadomo. No i co? Tak to się prezentuje. Uważam, że fajnie jest mieć takie ażurowe elementy. Piękna spódnica tego typu pojawiła się teraz w kolekcji Victoria Beckham Mango. Też droga, chyba około 500 zł, kosztuje, ale jest też piękna, bo jest maxi długości. Więc fajnie jest szukać tych, takich elementów, bo to jest coś ponadczasowego, wakacyjnie zawsze się przyda. Na koniec chcę Wam pokazać taki oto duet. Ostatnio Wam powiem, Wam dużą fazę na zestawy. E, takie właśnie koszulowe, zwiewne, w stylu marki totem, jak w stylu różnych takich marek topowych. Uwielbiam, po prostu uwielbiam, e, bo do tego zakładamy klapki, japonki, i to jest świetna opcja w upalne dni. E, tym bardziej, jak mamy full bawełna, tak jak tutaj, czy mamy z lnu, satyny. Uwielbiam, bo po prostu to jest to coś wygodnego, a z klasą. I wydaje mi się, że z wiekiem też przychodzi że chcemy czuć tej wygody, ale jednak czuć się dobrze. Nie tak, że założyłyśmy dresy i wychodzimy, tylko jednak tak zadbanie się, a jednocześnie z klasą, modowo. Yy, więc to, co mi się spodobało tutaj, słuchajcie, to taka klasyczna koszula, bardzo przyjemna w dotyku, idealne na strój czy na bokserkę, a w spodniach mamy, yy, co prawda, brak kieszeni, co jest okej, okay, bo i tak by było widoczne, kieszenie by były, one są lekko przezroczyste te spodnie, więc prześwitujące, więc yy, kieszeń by tu nam źle robiła akurat. Mamy gumkę w pasie, no i to, co jest fajne, to te wycięcia po bokach e, spodni, zauważcie. Więc te nogawki e, fajnie tutaj się ruszają, jak chodzimy. E, zdaje się, że też w brązowym odcieniu chyba był podobny zestaw. W ogóle mieli dużo fajnych okryć wierzchnich, ale dużo wyprzedanych, więc wybrałam to, co najbardziej przemawia do tych strojów, które mam za sobą i też do mojego stylu, i coś, co będę mogła oddzielnie też nosić. Zestawy są super, bo po prostu możemy to kombinować, nosić na różne sposoby. Tak samo garnitury. E, oddzielnie nosić, więc tu nie musiałam się zastanawiać, widzicie obok jak założyłam z moją bluzką swetrową taką biało-czarną z H&M e, tyle. Tu naprawdę wiele nie potrzeba i z każdym tym strojem za mną by pasowało do tego e, razem. Także Tyle jeśli chodzi o nasze wakacyjne propozycje z marką Berluk. Jestem bardzo wdzięczna tej marce za to, że obdarzyli mnie zaufaniem, aby wam przekazać ich asortyment. Mam nadzieję, że sprostałam w zadaniu, że spodobało Wam się coś na tyle, żeby wejść i zerknąć, co tam jest, może coś szykuje Wasz wzrok. Więc tak jak mówiłam na początku filmiku, na dole macie opis ze wszystkimi elementami za mną, jak i również kod Warię 20 który umożliwi Wam zakupy dodając kod rabatowy na 20%. Więc uważam, że to jest super zniżka, tym bardziej dla osób, które właśnie szykują się na wakacje. W najbliższym czasie pokażę Wam filmik o koszulach, jak stylizować je na dzień i wieczór. Mamy różne koszule, więc uważam, że to jest fajny temat. No i dużo innych ruch modowych inspiracji i pomysłów w najbliższym czasie. Cieszę się, że już do Was wróciłam. Mam nadzieję, że Wy również i do zobaczenia wkrótce. Miłego tygodnia. Buźka! Hej.